Nie, co ja mówię? Ej! Kocie, no nie przeszkadzaj mi tak, ja robię tutaj coś. Zobacz tam. Bawię się czymś innym. Cześć, dzisiaj Wam powiem o super książce o rozwinięciu swoich skrzydeł artystycznych. Oglądajcie. Mam dla Was dzisiaj naprawdę fajną książkę do polecenia. Ja wiem, że nie każdy może lubić czytać książki i łatwiej jest sobie coś obejrzeć, ale ta książka jest naprawdę bardzo przyjemna. Jest to książka dla każdego rodzaju artysty, ale nie tylko dla artystów. Dla ludzi, którzy nie uważają się artystami, ale tak naprawdę gdzieś tam w środku zawsze ich ciągnęło do jakiejkolwiek kreatywności. Jest to książka Droga Artysty, jak uwolnić swojego twórcę, tak? Jak uwolnić w sobie twórcę, nawet. Pomyliłam się. Autorem jest Julia Cameron, która jest także artystką, jest pisarką. Pisała różne sztuki, scenariusze filmowe, powieści i ona swojego czasu wymyśliła, że będzie pomagała artystom wyjść z takiego zdołka, jakby z blokady, tak, artystycznej. Sama miała taki moment i metodą prób i błędów wymyśliła sobie różne czynności, rytuały, które pomogły jej wrócić na ten dobry tor i znowu być kreatywną po prostu. I potem stwierdziła, że będzie pomagała innym. I ta książka właśnie jest podsumowaniem tego, co ona jakby prowadziła w realu. I jest to 12-tygodniowy kurs. Na tydzień masz jeden rozdział, który jest bardzo krótki i kilka zadań. Więc naprawdę przyjemnie się to czyta. No i zadania są bardzo rozwijające, bardzo kreatywne i polecałabym, jeśli ktoś naprawdę ma ochotę coś zmienić w swoim życiu artystycznym albo podinspirować się, albo trochę zmienić kąt patrzenia, to polecam naprawdę się w to zaangażować i sumiennie robić te rzeczy, bo niektóre mogą się wydawać takie, co ma mi to niby dać? Albo, Boże, teraz mam wymyślić 40 jakichś rzeczy. No nie wiem, ja sama tak miałam, że niektóre zadania to były takie, Jezu, a czemu aż 20? Nie wiem, nie mam 20 tam czegoś, nie? No, ale jest to naprawdę opłacalne. I chciałam powiedzieć o takich dwóch zadaniach, które ciągną się przez cały kurs. Pierwsza rzecz to są poranne strony. Na czym polegają poranne strony? Nie dowiemy się! Hejo! Czyżby kot się zepsułeś to? Zepsuł to kot. Czy nie, no dowiemy się, bo ja to czytałam i Wam powiem. Poranne strony polegają na tym, że wstajemy rano i piszemy 3 strony czegokolwiek. Swoich myśli, nie myśli, nawet piszemy to, że nie wiem, co mam teraz napisać, Boże, jak mi się nie chce tego pisać, czemu akurat 3 strony? Co jest w tym zadaniu fajne? Naprawdę staram się to robić regularnie, bo jest taka zasada, że po jakimś czasie, jak już nawet trochę polubimy te poranne strony, to zawsze po półtorej stronie zaczynamy być naprawdę szczerzy i naprawdę zaczynamy pisać to, co nam leży tam gdzieś na serduchu. I możemy się dużo o sobie dowiedzieć, ale możemy też się tak z rana oczyścić i ruszyć w dzień z otwartym umysłem. A druga rzecz to są randki artystyczne. Raz w tygodniu wyjdźmy na randkę sami ze sobą. Może to być jakiś spacer, przejście do sklepu, wszystko za 5 zł, kupienie naklejek, rysowanie, oglądanie, nie wiem, ptaków w parku, posłuchanie sobie jakieś, przesłuchanie całej jednej płyty, właśnie siedząc gdzieś tam. Chodzi o to, żeby pobyć samemu, żeby dobrze się ze sobą poczuć, żeby się zagłębić w swojej artystycznej główce i się zainspirować tym pięknym światem, który jest dookoła nas. I to są takie zadania, które ciągną się przez cały ten kurs.
Są też inne zadania, na przykład, żeby wypisać ileś tam swoich pragnień albo wymarzonych żyć, albo napisać list do siebie w przyszłości, z przyszłości. Te zadania naprawdę są takie ciekawe i myślę, że nawet jak nie wszystkie nam przypadną do gustu, to będzie parę takich, że kurczę, nigdy o tym nie pomyślałem. Nigdy nie pomyślałem na przykład, że coś takiego napiszę, albo nigdy nie pomyślałem, że mam takie marzenie. Także reasumując, polecam tą książkę nie tylko dla takiego wyzwolenia artystycznego, ale też, żeby poznać siebie i jednak znaleźć, bo w każdym z nas jest na pewno mała kropelka jakaś artystyczna, kreatywna, która chce wyjść na wierzch, ale nigdy nie mamy na to czasu, albo twierdzimy, że to jest bez sensu, albo twierdzimy, że to jest mniej ważne niż inne rzeczy. Ale otwórzmy się na to. Także ja zostaję tu, a wy znajdźcie tą książkę i idźcie czytać. Pa! To się nie dowiemy. Tak, bo mój iPad generalnie wygląda tak. I nadepnął na to kot i chyba się już nie dowiemy.